Witam Was serdecznie na przezokienkowym kanale YouTube. Jestem Angela z Angelowe Rękodzieło i dzisiaj przychodzę do Was z tutorialem na taki łatwy notesik, który na pewno przyda nam się na jakieś drobne zapiski. Będzie on mało ozdobny, dzięki czemu można go włożyć do torebki lub plecaka. Tak będzie on wyglądał. Można go zawiązać na wstążkę lub nie wiązać, bo sam w sobie też się zamyka, bo posiada dwa magnesiki wewnątrz. Tutaj jest zamknięty nagnieciuszka. Jak go rozwiniemy, tutaj mamy front, tył i tak sobie go otwieramy. I jeszcze tak. Jest wypełniony gotowymi elementami dostępnymi w sklepach papierniczych. Tutaj wykorzystałam element ze starego notesu, który już mi nie był potrzebny. I tutaj są magnesy, które zapinają nam notesik. Zapraszam do wspólnego tworzenia. Taki notes najlepiej jest wymiarować pod konkretny wkład, jaki macie dostępny. Ja korzystam z notesów, które już tam gdzieś kiedyś były zakupione, ale częściowo zostały użyte, częściowo nie. Taki wkład można sobie wyrwać, usunąć i przełożyć do nowego notesu. Będę miała też dużo takich dostępnych naklejek, karteczek samoprzylepnych. I nimi będę wypełniać taki notesik. Na początek będziemy potrzebować dużej bermaty, którą potniemy sobie na 4-5 prostokątów, takich większych, o wymiarach 12 cm wysokie na 8,5 szerokie. Do tego będziemy potrzebowali paseczek 12 na 2. 2 cm będzie to szerokość, grubość naszego notesu. Dodatkowo po bokach przykleimy sobie dwa malutkie paseczki o szerokości 0,5 cm i w takiej samej znowu wysokości 12 cm. Oraz dwie klapeczki, które będą nam się zamykać do środka o wymiarach 12 cm wysokości i 8 szerokości, czyli troszeczkę mniej od tych kart. To wszystko musimy teraz nakleić na kartkę papieru. Ja będę korzystać z kartki kraftowej dla odmiany. I teraz musimy sobie po prostu to przymocowywać do kartki. Będziemy musieli to też podzielić na pewne sektory. Najpierw przyczepimy sobie te główne części. To będzie ta środkowa część. Smarujemy sobie kawałek bermaty, ten środkowy, który będzie naszym brzegiem. Teraz, żeby wszystko było równe, można sobie przyłożyć po prostu linijkę. I teraz zachowujemy pewną odległość tutaj od tamtej części. Możemy sobie po prostu złożyć dwie części, dwa prostokąty, które mamy wycięte i po prostu tutaj sobie zrobić dystans, żeby wiedzieć, gdzie dokładnie wkleić kolejną część. Wszystko sprawdzamy, czy jest równo i wygładzamy. I
następna część. Znowu robimy sobie dystans bermatą już wyciętą i naklejamy następny element, pilnując tutaj tej równości od linijki. Teraz musimy sobie przyciąć tutaj na szerokość ten papier. Żeby nie było go aż tak dużo. Zostawiamy sobie oczywiście jakąś tam odległość, żebyśmy mogli sobie to zawinąć. I teraz z drugiej strony wszystko sobie, może najpierw z tej strony, wszystko sobie tutaj zaznaczamy kością, żebyśmy mogli to pozginać, każdy element. Oczywiście ta kartka papieru nie powinna być zbyt gruba. Kartka o grubej gramaturze po prostu będzie nam tutaj ciężko pracować. Dzięki bermacie mamy tutaj już pewną sztywność tego notesu, więc nie potrzebujemy jej dodatkowo od papieru, którym obijamy notes. Chyba że nie stosowalibyśmy bermaty, wtedy jak najbardziej lepszy jest sztywniejszy papier. Tu możemy sobie nawet o tak po prostu zgiąć i wyrównać kością. Tutaj sobie jeszcze bardziej doginam. Dlatego ważny jest ten odstęp, żeby swobodnie można było sobie później tym papierem tutaj zgiąć. Ten papier tutaj pozginać. Okej. I teraz jeszcze doklejam te boczne elementy, boczne klapki. Zaginamy je sobie. Przyklejamy tutaj sobie te boczne jeszcze klapeczki. Zachowujemy troszeczkę większy odstęp. Spokojnie te dwie grubości sobie tutaj przeszły. Ok. I z drugiej strony. Sprawdzamy linijką, czy jest dobrze. Dogniatamy sobie tutaj. I tak samo tutaj sobie zginamy. Już teraz.
Najlepiej zrobić to kością. Już wtedy papier będzie szedł po tym obrysie. I z drugiej strony. I teraz doklejemy dwa pozostałe elementy. Tutaj już musimy sobie zobaczyć, dokąd nam sięga ten papier, żeby sobie to mniej więcej zaznaczyć, dokąd musimy posmarować. Czyli jak tak przyklejamy, to sobie zaznaczymy tutaj, dokąd mniej więcej smarujemy klejem. I tutaj sobie przyklejamy to. Im grubsza by była ta linijka, tym byłoby nam wygodniej. Ale dla mnie to też jest trudne. O, i tak to wygląda. Tak to nam się tutaj właśnie zgina, tak fajnie do środka. I druga strona. Czyli smarujemy sobie tutaj, zaznaczamy. I wklejamy, znowu pomagamy sobie linijką, żeby po prostu notes był równy. Troszeczkę na górę. Sprawdzamy, czy mniej więcej jest tutaj równy odstęp. Nie muszą one takie być bardzo, bardzo równe. Nie będzie to takie konieczne względem tutaj. Jakoś to nam się wyrówna. Dobrze, i teraz znowu sobie tą kością tutaj zaznaczamy, gdzie nam się papier ma zginać. O. Musimy tutaj troszeczkę siły włożyć, żeby po prostu ten papier nam się tutaj w każdym miejscu odpowiednio tutaj zginał, żeby ten notesik nam się tutaj dobrze skleił i dobrze pracował. Później. O. I ten notesik będzie nam się po prostu tutaj składał do środka. Notesik będzie nam się składał do środka i tak. To będzie wyglądać. I teraz tutaj, żeby te ścianki, które są troszeczkę krótsze, lepiej nam się tutaj złapały, możemy oczywiście je na wstępie już zostawić dłuższe i wtedy będziemy troszeczkę łatwiej przykleić, ale jeśli nie, to po prostu tutaj zaklejamy sobie to taśmą. Ale nie nakładamy tej taśmy w miejsca, w które będziemy bigować, bo będziemy je tutaj troszeczkę, będziemy je kleić, żeby były bardziej elastyczne. W bigowania nie dajemy taśmy. Tutaj z drugiej strony sobie użyję cieńszej taśmy. Takiej węższej. I
Ten odcinam i następny. I teraz sobie tutaj tą taśmę dobrze poprzyklejam. Teraz jeszcze raz sobie tutaj te bigowania za zagięcia poprawiam. Mocniej już teraz dociskając. Dobra. I teraz w te bigowania będę sobie nakładać, tak, najpierw będę ściągać taśmę, a potem będę nakładać klej, żeby je posklejać. Ściągnę sobie całą taśmę. Czy z całego tego boku akurat. I teraz tutaj w te rowki i tutaj albo po prostu w bigowanie dokładamy sobie jeszcze tutaj kleju tutaj. To tak, żeby dobrze nam się tutaj wszystko złapało. Żeby nam się dobrze tutaj przykleiło. Tutaj tam, gdzie mamy braki w taśmie, też dobrze nałożyć sobie klej i po prostu go rozsmarować. Okay. I teraz staramy się tak od środka pozaginać papier. Dogniatamy go kością i od razu zginamy. I następny. Dogniatamy i zginamy. Żeby po prostu ten papier złapał tutaj, skleił się w miejscu bigowania. Tak sobie sprawdzamy, czy w każdym miejscu dobrze po prostu nam tutaj złapało. Damy papierowi chwilę. Możemy sobie tutaj spiąć klipsami, jeśli coś tam nam się kiepsko trzyma. Jeśli sprawia nam to trudność, to możemy też po prostu robić sobie tutaj większe te skrzydełka. Ok, i teraz tutaj sobie dogniotę. I teraz to samo powtarzamy z drugiej strony. Ściągamy folię z taśmy. I dokładamy kleju.
O. I rozsmarowujemy tam, gdzie tego kleju nam wyszło grubiej. Ok. I teraz znów zaginamy od środka, rozsmarowując po boki. I znów dogniatamy i dogniatamy też zgięcia, bigowania. I sprawdzamy, czy nic nigdzie nie odstaje. Jest ok. I tak to teraz wygląda ten nasz notesik. Teraz wykończymy sobie te ścianki luźne, które nam zostały. Tutaj mamy jakiś kawałek. I po prostu takim kawałeczkiem sobie go tutaj obrobimy. I jeszcze nam chyba zostanie, tak? I jeszcze nam zostanie właśnie kawałek na tę stronę. Czyli ten pasek sobie przecinam na pół. Mniej więcej na pół. I doklejam go w brakujące miejsce. Znowu tutaj muszę przebigować. Tutaj sobie lekko ścinam ten rożek. Bo aż taki wielki nie jest mi potrzebny. Tutaj sobie biguję. Tutaj jak nam takie coś wystaje, to po prostu kością sobie zginamy, tak? Miażdżymy jakby tą końcówkę i zaginamy sobie do środka i jest to ładnie, ładnie zagięte. Tutaj troszeczkę mi zeszło. I składamy to w całość. Teraz znowu sobie bierzemy kawałeczek taśmy. Bierzemy sobie kawałeczek taśmy, doklejamy sobie taśmę to miejsce. A resztę rozsmarowujemy klejem tego skrzydełka, tę część. Też możemy sobie tutaj nałożyć, o. I przyklejamy. I teraz to samo z drugiej strony. Naklejamy taśmę, dociskamy, odklejamy folię i nakładamy klej w miejsca, gdzie nie mamy taśmy. Znowu dociskamy. To się rozkleiło.
I teraz grubszą taśmą zaklejamy boczne skrzydełko. Dociskamy taśmę, zrywamy folię. Dosmarowujemy kleju. I dociskamy sobie troszeczkę wyciekło. Oczywiście jak mamy takie narożniki do albumów, to tutaj jak najbardziej można ich użyć, ale nie będzie to takie potrzebne, nie jest to konieczne. Album i tak, ten notes i tak będzie dość solidny. I teraz jak nam coś tam troszeczkę gdzieś tam odstaje, to możemy sobie ten rożek delikatnie ściąć. Tutaj już tak nie odstaje. I teraz została nam jeszcze ta ścianka, więc ją też podkleimy. Przecinamy sobie rogi. Tutaj została mi dość malutka, wąska przestrzeń. Wąskie skrzydełko, ale sobie poradzę z nim. I znowu dajmy taśmę. Dokładamy kleju. Teraz tutaj naklejam sobie taśmę jak najbliżej tego brzegu. Ściągam tę folię. Nie naklejasz. I tutaj nakładam sobie taśmę. Folię.
dokładam kleju tutaj w te rożki. Tu też mi się coś odkleiło. I rozsmarowuję i dociskam. Tutaj sobie docinam troszeczkę rożek. I jeszcze dociskam. I teraz zostaje nam wykończenie nocika w środku. Więc tutaj do środka będę przyklejać biały papier. Najpierw sobie przytnę te boczki, czyli wytnę sobie dwie kartki wielkości 12 cm na 7,5. One będą szły nam tutaj na bok, na boczki. O tak. Na razie je sobie odkładam. I teraz zajmę się środkiem. Silny kawałek papieru. O. Najlepiej sobie przyciąć taki kawałek papieru wysoki na 12 cm. Tniemy na 12, nawet możemy sobie 2 mm odjąć, 11 i 8. Przytniemy sobie na 11 i 8. I to będzie tutaj w środku. To sobie też poprawię na 11 i 8, na wysokość 11 i 8. Sprawdzam sobie, czy gdzieś tam nie uciekło nic. Jest ok. I teraz tak, żeby sobie po prostu to dobrze tutaj wkleić i żeby to dobrze pracowało, przykładam sobie i jadę po bigowaniach. Żeby ten papier biały mi tutaj dobrze leżał. Najpierw przyginam lekko, potem mocniej. Po prostu jakby modeluję go, żeby pasował mi do środka, do środka notesu. W środku już nie będę niczym obklejać, żeby tego papieru też nie było za dużo. Można też w środku od razu okleić papierem kolorowym. I teraz sobie troszeczkę poprawiam te zgięcia, pogłębiam, po prostu zaginając papier w tych miejscach. Ok, i teraz zmaruję sobie po prostu ten biały papier klejem.
naklejam. Zaczynam od środka. Naklejając też, nakładając też klej na bigowania. Rozprowadzam klej na jedną ze stron. Już tych tam. I przekładam. Starając się pocelować właśnie w te bigowania. Dociskam sobie taką dużą kością. I usuwam gdzieś tam ewentualny wyciek kleju. I muszę teraz te bigowania znowu podociskać małą kością. To sobie wyrównuję. Dociskam, wygładzam. I dociskam te zagłębienia, bigowania. Można sobie jednocześnie tak troszeczkę zginać. Żeby sprawdzić, czy dobrze te skrzydełka się zginają. Tutaj do środka warto jest użyć też takiego już cieńszego papieru. I zginamy następnie. Nie polecam już na to naklejać kolorowego papieru, chyba że na same te większe elementy. Czyli tutaj każdy pasek już po kolei, żeby tych bigowań już, tych zgięć już nie obciążać, bo będzie problem z zamykaniem notesu. Już teraz on troszeczkę ciężko chodzi, ale on się jeszcze wyrobi. I dosmarowuję ostatnią część tego kawałka. Znowu dużą kością. I małą. Poprawiamy. I znowu. Zginamy troszeczkę notesik i pracujemy małą kością. I już mamy tą część doklejoną. Sprawdzamy, jak to nam się składa. Wszystko jest ok. Możemy sobie jeszcze troszeczkę podogniatać, żeby nam się to wszystko fajnie składało. Uważając oczywiście, żeby papier nie pękł. Jeżeli wszystko nam dobrze chodzi, to już możemy ten etap pominąć. Ja jednak troszeczkę chcę sobie tu dogniatać. Teraz naklejamy te dwie ostatnie części do boczków. Tutaj musimy sobie po prostu tak wyrównać, żeby tak jakoś dobrze to w miarę wyglądało. O. I przyklejamy te części.
sobie dogniatamy tutaj. I z drugiej strony. Przykładamy z drugiej strony. Tutaj troszkę muszę bliżej brzegu, bo ten paseczek mam wąski. Ok. Zostało nam udekorowanie tego notesika. Ja wybrałam sobie papier z kolekcji Przez okienko, wiosenny czar, i jest to bloczek 03, ten w piękną kwiatową fakturę. Z drugiej strony jest różowy w takie kropeczki. Tu mamy kwiat i teraz będę nim obklejać notes z zewnątrz, z tym, że jeszcze jedną kartę, znaczy tą przednią, obkleję sobie złotym papierem, a następnie dodam ten kwiatowy. I białe tło. Tutaj mam taki kawałeczek. To teraz sobie tutaj dotnę na 12. 12 i po prostu na 12 i 2. Musicie sobie po prostu zmierzyć, jaka Wam tam wyjdzie odległość. Ja sobie dotnę tak. I sobie tylko ten front. Front, tył i brzeg zrobię, ozdobię. W taki sposób. Natomiast w środku jeszcze sobie zainstaluję dwa magnesy, które będą mi spajać ten notes. Teraz jeszcze tutaj ta część. To jest za krótkie. Ten utnę. I teraz sobie przyklejam to na grzbiecik. I teraz daję sobie na frontową tylko część złoty papier. To mniej więcej sobie w centymetrach to będzie takie 8 na 11,5. Udnę sobie taki kawałek. Nakleję na frontową część.
rozsmaruję brzegi, żeby nam nie nakapało tam gdzieś. I przyklejamy. I na to dajemy papier ozdobny. I tutaj sobie przykleję arkusz 7,5 na 11. Na 7,5. I tak, i front mamy już zrobiony. Z tyłu nakleimy sobie sam papier, już bez tego złotego. Bez złotej obramówki. Z tą stronę. Tą. Mamy tył. Grzbiet zostawiam sobie biały. I teraz jeszcze tutaj nakleję sobie papier. Tutaj sobie odmierzę. To będzie 7,5 na 12. Jeden arkusz. Przygotowujemy sobie jeszcze dwa magnesiki, które będziemy wklejać pod papier. I z tej strony damy sobie ten różowy papier. Przyklejamy najpierw jeden. Tutaj mamy magnesik. Przyklejamy go tutaj, tak na środku mniej więcej.
Teraz smarujemy sobie magnes klejem i przykładamy go do notesu. I teraz widzimy, w którym miejscu musimy umieścić magnes. Chyba najprostszy właśnie sposób, żeby odnaleźć to miejsce. I teraz, jak zamykamy sobie notesik, on już nam się sam nie otwiera, ponieważ jest trzymany przez magnesy. Teraz odklejamy sobie folię i przyklejamy papier. Przyklejamy, zakrywając magnes. I to samo z drugiej strony. Tutaj za bardzo nie dekorujemy, dlatego że ten notesik możemy sobie nosić gdzieś w torebce. Jak będziemy tutaj dużo dekoracji przyczepiać, to będzie nam to przeszkadzać. Jeżeli natomiast nie chcemy go nosić w torebce, no to bardzo fajnie będzie sobie tutaj przyczepić jakiś kwiatek lub jakąś tam inną dekorację. Pozostało nam tylko wypełnienie notesu jakimiś tam wkładami. Ja mam takie karteczki. Będę je smarować klejem i wklejać do notesika. Takie wkłady można kupić gdzieś w papierniczych lub w tych sklepach typu Kik, Pepco. Tam chyba są najtańsze. Takie wkłady. Zobaczymy, jak się zamknie. To już jest. Tu nie zmieści. I mam z jakiegoś starego notesu taki wkład, tylko jest on troszeczkę za gruby, więc sobie go zmniejszę. Tutaj sobie zobaczę, jak im wielkość może mniej niż 0,5 cm. Rozrywam sobie na pół.
odcinam, przerywam. I teraz zobaczę, czy będzie mi ta grubsza część bardziej pasować, czy cieńsza. Może być grubsza. Tutaj sobie pousuwam te nieestetyczne części kleju. I wklejam sobie tą część notesu. Tak będzie nam się tutaj otwierał. I jeszcze przykleję sobie takie małe paski na boczne części. Jeśli mi się tutaj zmieszczą, mieszczą się tutaj. Sobie przykleję jakoś tak. Może tak, to sobie przykleję z tej strony. Akurat są takie kwiatowe. Troszkę za grube jest. To nie, z tej strony sobie przykleję tak. A z tamtej przykleję sobie takie wlepki. A z tamtej przykleję sobie takie cienkie paseczki. Świetnie pasują akurat te do tej kolekcji. Będą fajnie wyglądać. Odstępem. I tak wygląda nasz notesik. Tak się będzie, nie będzie się zamykał. Czyli tutaj sobie troszeczkę jeszcze odejmę z tego notesu, bo po prostu mi się tutaj źle zamyka. O. I już jeszcze troszkę można by było kilka kartek, bo wyszedł za gruby. I tak to wygląda. Można użyć takiej gnieciuszkowej wstążeczki. Ona będzie nam tutaj też i ozdobnie fajnie wyglądać. I dodatkowo tutaj nam przytrzyma tą kompozytę. Przytrzyma nam ten notesik. I tak wygląda nasz gotowy notes. Dziękuję za uwagę i zapraszam do tworzenia i zaglądania do naszego kanału YouTube przez okienko.